Umiejętność argumentowania jest bardzo przydatna w naszym codziennym życiu. Nieraz przecież musimy przedstawić nasze stanowisko, przekonać kogoś do niego. Znajomość zasad argumentowania przydaje się też nam jako słuchaczom i odbiorcom. Łatwiej nam wtedy zrozumieć czyjeś racje, a także być odpornymi na próby perswazji. Argumentowanie pojawia się na maturze w pracach każdego rodzaju, zarówno w rozprawce, jak i w interpretacji czy interpretacji porównawczej. Czego oczekujemy od dobrego uzasadnienia i argumentowania? Właściwe uzasadnienie powinno zawierać logicznie poprawne argumenty, poparte przykładami oraz wnikliwie odnosić się do wszystkich elementów polecenia. W filmie odwoływać się będziemy do tematu rozprawki z matury majowej z 2015 roku. Większość przykładów pochodzi z prac maturzystów. Aby nasze uzasadnienie spełniało wszystkie kryteria poprawności, konieczna jest uważna analiza tematu. To najważniejszy i początkowy etap pracy nad rozprawką. Najprościej podkreślić najważniejsze elementy polecenia. Kolejnym etapem jest poprawne sformułowanie stanowiska, adekwatne wobec polecenia. Aby nasze argumenty były trafne i przekonujące, stanowisko powinno być wyraźne i zrozumiale sformułowane. Sformułowanie stanowiska powinno obejmować wszystkie elementy polecenia, zatem konieczne jest dobre zrozumienie, czego dotyczy temat. Zrozumienie polecenia to także zastanowienie się, czego ono nie dotyczy. Widoczne na planszy przykłady pochodzą z majowych prac maturalnych. Czasem polecenie ma charakter pytania. To też wystarczy prosta odpowiedź. Ale żeby uznać, że stanowisko zostało sformułowane poprawnie, powinno ono być rozbudowanym stwierdzeniem, tezą lub hipotezą. Powinno być też konsekwentnie podtrzymywane w pracy, aby prowadzony wywód i stosowana argumentacja nie przeczyły postawionej tezie. Nie oznacza to ignorowania kontrargumentów, które również można przedstawić, ale kluczowe jest stosowanie takich argumentów i w takiej ilości, aby rozprawka nie pozostawiała wątpliwości co do stanowiska autora. Stanowisko musi uwzględniać, czy polecenie dotyczy konkretnej sytuacji, konkretnego bohatera czy utworu. Wtedy należy postawić tezę dostosowaną do tego poziomu szczegółowości. Najczęściej jednak polecenie wskazuje na konieczność rozważenia sytuacji lub problemów ogólnoludzkich. Wtedy również stanowisko powinno być ogólne, zaś odwołania do utworów w tej sytuacji tylko wspierają argumentację, o czym będzie jeszcze za chwilę mowa. Mamy tu przykład konkretnego polecenia, wobec którego należy sformułować równie konkretną tezę odnoszącą się do losu bohatera. Również argument jest tu konkretny, odwołujący się do fabuły powieści. W wypadku tematu, który pojawił się na maturze w maju 2015 roku, zarówno stanowisko, jak i argumentacja muszą być ogólne. Zatem samo przywołanie fragmentu utworu nie stanowi argumentu. Bardzo istotną sprawą jest umiejętność odróżnienia argumentów od rozwinięcia i przykładu. Większość błędów w zakresie argumentacji wynika właśnie z pomylenia tych pojęć. Argument to stwierdzenie uzasadniające lub obalające tezę. Rozwinięcie to, jak sama nazwa wskazuje, rozbudowanie argumentu, wyjaśnienie, na czym polega, jak go rozumieć. Przykład zaś to fakt lub zdarzenie fikcyjne, ilustrujące argument, pomagające wyjaśnić jego znaczenie oraz wspierające argumentację. Plansza przedstawia argument, jego rozwinięcie oraz przykład. Taki układ może odpowiadać nawet budowie akapitu. Najlepiej argument podać na początku, następnie go rozwinąć, by na końcu poprzeć przykładem. Oto przykład dobrze zbudowanego akapitu pochodzący z pracy maturalnej, której autor dowodzi, że człowiekiem kierują siły od niego niezależne. Mamy tu nawiązanie do poprzednich partii tekstu, widoczny argument pojawiający się w pracy w porządku narastającym, stopniującym siłę argumentacji, następnie jego rozwinięcie i wreszcie ilustrację, czyli odwołanie do utworu. Istotną sprawą ważącą na doborze argumentów jest zadbanie, aby wynikały one z analizy dołączonego fragmentu utworu oraz innych tekstów kultury. Zatem przykładem nie jest po prostu streszczenie partii fabuły, ale jej analiza. Omówimy teraz błędy w zakresie argumentowania. Najczęstszym jest pomylenie przykładu z argumentem, czyli zamiast formułować stwierdzenie, które wspierać będzie stanowisko, podaje się egzemplifikację. Najczęściej sprowadza się to po prostu do przywołania, a nawet streszczenia fragmentów fabuły danego utworu. Pokazują to przykłady z prac maturalnych. Czasem też w ogóle brak argumentów. Pojawia się po prostu odwołanie do utworu. Czasem piszący nie potrafi właściwie argumentować,
co niejednokrotnie wynika z niezrozumienia polecenia lub braku konsekwencji. Niektórzy sami sobie przeczą. W pierwszym przykładzie właściwie brak argumentu. Na dodatek taki początek akapitu wskazuje na niezrozumienie polecenia. Drugi przykład pokazuje, że autor stawia tezę, natomiast w następnym akapicie ilustruje ją, bo trudno tu nawet mówić o argumentacji, przykładem adekwatnym raczej do przeciwnego stanowiska. W tej pracy widać niemal wszystkie rodzaje błędów. Niezrozumienie polecenia, na co wskazują podkreślone fragmenty, brak wyraźnej kompozycji, brak argumentów, nawet jeśli zaakceptować stanowisko wyartykułowane przez autora, choć jest zupełnie nieadekwatne wobec polecenia, nie widać tu żadnej linii argumentacyjnej.